W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Druga światła. To szczególne nabożeństwo okresu wielkanocnego. Stajemy razem z Chrystusem z martwych stałym, światłością świata wobec tajemnic naszego życia. Stajemy dzisiaj, teraz, w tym wyjątkowym momencie dla mnie, dla Ciebie, dla naszych bliskich, dla naszych parafii, diecezji, dla naszej Ojczyzny, całego świata i dla Kościoła. Niech Boża jasność będzie znakiem tej łaski, którą Bóg ciągle do nas kieruje. Kłaniamy się Tobie Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez Paschę swoją świat odkupić raczył. Stacja pierwsza: Jezus powstaje z martwych. Tajemnica zbawienia dopełniła się, chociaż nie było świadków. Ale życie Boga zatriumfowało objawiło swoją wielkość, swoją moc. Jakże potrzeba aby w życiu każdego z nas, właśnie teraz, zatriumfowało to, co jest życiem Boga, bez świadków, w głębi mojej duszy. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez paschę swoją świat odkupić raczył. Stacja druga. Apostołowie przybywają do pustego grobu. Tak niewielu ich przybyło: Piotr i Jan. Przyszli i zobaczyli. Nie byli porwani swoimi osobistymi pragnieniami, ale świadectwem Marii. Przyszli. I zobaczyli miejsce, gdzie był położone. Przyszli i dostrzegli, że to, co oni byli w stanie zrobić, zostało przemienione, przepełnione, ogarnięte mocą samego Boga. Zawieszmy Bogu to, co jest nasze, zawieszmy to, kim jesteśmy. Niech Bóg przemieni to swoją łaską, tak aby jego życie zatriumfowało. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez paschę swoją świat odkupić raczył. Stacja trzecia. Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie. Niewiasta, ta, która namaściła Jezusa na pogrzeb ta która wytrwała pod krzyżem ta która o świcie przyszła do grobu i ta która usłyszała mario módlmy się o to aby każda nasza modlitwa każdy sakrament który przeżywamy był takim momentem spotkania i doświadczenia bliskości boga że nie będziemy mieli żadnej wątpliwości, że on jest, że go spotkaliśmy. A skoro tak, to jego życie jest naszym życiem, i to, kim my jesteśmy i co przeżywamy, jest włączone w Jego obecność i jest wsparte Jego obecnością. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie. Żeś przez paschę swoją świat odkupić raczył. Stacja czwarta zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus. Dobrze wiemy, że właściwie moglibyśmy ją nazwać tę stację, że ukazuje się w Emmaus. On do nich doszedł, ale oni go nie zobaczyli. I ta stacja jest wielkim wołaniem, wielkim zaproszeniem, abyśmy dostrzegli Boga, abyśmy dostrzegli zmartwychwstałego Pana, to, że on jest, to, że żyje właśnie na drogach naszego życia. On przechodzi razem z nami. Nie zaniedbujmy tego daru. Nie bądźmy niewrażliwi na Jego obecność. Niech nasze serca nie będą otępiały, ale kiedy uświadomimy sobie, że pałają w nas, bo potrafią dostrzec coś, czego rozum jeszcze nie chwyta, niech będą wielką zachętą, aby poznać Boga, aby umocnić Jego życie. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie. Żeś przez paschę swoją świat odkupić raczył. Stacja piąta. Z stały pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba. Emaus. Wydawało się im, że to jest cel ich drogi. A tak naprawdę to był początek drogi, która się nie kończy. Bo my jesteśmy na tej drodze teraz. A ci uczniowie, Łukasz i Kleofas, ciągle również i w tym czasie paschalnym Wielkanocnym, są dla nas świadkami, że warto być blisko Boga, że warto razem z Nim podążać, że warto zrobić wszystko, aby on pozostał z nami i warto z całą wrażliwością i ufnością przyjąć dar Jego życia objawiony w sakramencie, szczególnie w sakramencie Eucharystii, po to, aby stać się tego świadkiem. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez paschę swoją świat odkupić raczył. Stacja szósta. Zmartwychstały Pan ukazuje się apostołom. Kolejny etap tajemnicy zmartwychwstania. Oto pierwszy dzień po święcie Paschy. Oto niedziela zmartwychwstania. Oto wieczór. Oto wieczernik. I tam są ci, którzy od rana są zaniepokojeni tym, o czym mówią kobiety. Tam są ci, którzy byli u grobu. Tam ostatecznie przybywają ci, którzy przybiegli z Emaus i objawia się z martwych ukazuje się. Z jednej strony już nie muszą, na pewno ci liczni liczyć na to, że inni im powiedzą. Ale każdy z nich na nowo staje wobec tego pytania i tego wołania, jak przyjąć martwych stałego. Oto się objawił, oto inni mówili, a teraz jest dla mnie, jest ze mną, otwiera w moim życiu swoje życie. Potrzeba nam, może właśnie podczas tego nabożeństwa, takiego momentu, żeby przeżyć, że jest ze mną i dla mnie. Aby otworzyć etap swojego życia. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez paschę swoją świat odkupić raczył. Stacja siódma. stały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów. Wyjątkowy moment. Oto uczniowie, którzy jeszcze są na etapie odkrywania, uczenia się, szukania w sobie tej wrażliwości na to, co Boże. I oto otrzymują od swojego Pana to, co on niósł, a co jest przypisane samemu Bogu. Bo przecież, kiedy świadkowie, Różnych cudów Jezusa słyszeli, że odpuszcza grzechy, komentowali, tylko sam Bóg może to czynić. I oto taka władza, taka tajemnica sprowadzania łaski, otwierania nieba dla ziemi i otwierania tajemnic nieba dla tych, którzy są tutaj jeszcze na ziemi, jest ofiarowana. Jakże wielkie wyzwanie. Jakże wielka wrażliwość, jakże wielka odpowiedzialność, abyśmy my, to co Boże, potrafili obronić, przekazać i zachować w drugim. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez paschę swoją świat odkupić raczył. Stacja ósma. Smartwychstały Pan umacnia wiarę Tomasza. Dobrze wiemy i pamiętamy, co się wydarzyło. Nie mamy żadnej wątpliwości, jak dodatkowo określić apostoła Tomasza niewierny. A akurat on jest tym, który jest wyjątkowym znakiem wierności i wiary. Jakże bliski, kiedy człowiek niesie w sobie pytania, może wątpliwości, wręcz pewną ciemność: jak mam to zrobić? W jaki sposób obronić to, kim ja jestem, wobec tego, kim są inni? Ale przede wszystkim, jak obronić to, kim jest Bóg dla mnie? I to jest ten wielki dar, Tomasz. I to jest ta wielka nauka dla nas, kiedy staje Chrystus i mówi, dotknij, to ja jestem. Dotknijmy tajemnic Boga. One są w naszym życiu. Może wpisane w rany, tak jak rany Chrystusa. Tym bardziej będą potwierdzające, że On jest Panem Życia. I źródłem miłości. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez paschę swoją świat odkupić raczył. Stacja dziewiąta. Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim. Poszli nad jezioro, poszli do Galilei bo takie otrzymali polecenie przekazane przez niewiasty, aby tam poszli, posłuchali. I oto domyka się pewien etap ich życia, oto tam, gdzie oni wzrastali, oto tam, gdzie spotkali Jezusa, oto tam, gdzie zostali powołani, oto tam, gdzie po raz pierwszy w ich życie Bóg wszedł z tak wyjątkowym znakiem cudownego połowu ryb. Oto tam się dopełnia to wszystko, co zaczęło się od Galilei i skończyło się, kończy się w Galilei, ale tak naprawdę rozpoczyna to wszystko, co nie ma końca. Jeżeli chodzi o przestrzeń, poszli na cały świat. Jeżeli chodzi o czas, bo to ciągle trwa, aby to, co jest darem. I bogactwem Bożego życia było przekazane każdemu i wszędzie. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez paschę swoją świat odkupić raczył. Stacja dziesiąta. Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi. trzykrotne pytanie. I ten wyjątkowy dialog, kiedy człowiek staje wobec pytania, czy jest w stanie ponieść miłość Boga. A jedyne co jest w stanie człowiek odpowiedzieć. Tak jak Piotr to uczynił. Zrobię wszystko, co mogę jako człowiek. I to jest Nieustający fundament tego wszystkiego, co nazywamy ewangelizacją, tego wszystkiego, co nazywamy życiem wiary, tego wszystkiego, co nazywamy siłą wspólnoty Kościoła. Bóg, który swoją mocą działa w człowieku i przez człowieka, ale to jest w imię Chrystusa i w imię Boga i Jego mocą. Jakże potrzeba. I tej nadziei, że ta moc Boga trwa, i tej naszej pokory, abyśmy rzeczywiście, rzeczywiście byli gotowi na to, aby to moc Boga działała, a nie nasze zdolności, nasze osiągnięcia, nasze pomysły i stanowiska. Czy kochasz? Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez paschę swoją świat odkupić raczył. Stacja jedenasta. Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny. Góra w niebo wstąpienia. I słowa Jezusa aby oczekiwali na Ducha, a jak Go przyjmą i zostaną wypełnieni Jego mocą, staną się Jego świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii, aż po krańce świata. Wyjątkowy dar. Wyjątkowa tajemnica, która uświadamia, że to, co Człowiek przyjmuje to, czym Bóg go wypełnia. Nie będzie miało końca i nie będzie kresu. Jakże to jest niesamowicie ważne, abyśmy my potrafili dzisiaj to odczytać. Bo te słowa, pokrańce świat, dzisiaj brzmią dla mnie, dla ciebie. Właśnie tutaj i teraz. Przeze mnie i przez ciebie. Bóg chce. Aby to, co jest darem Jego życia, umocnionym przez Ducha Świętego, trwało. Bądźmy świadkami życia Boga. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez paschę swoją świat odkupić raczył. Stacja dwunasta. Z martwych stały pan wstępuje do Ojca. Pamiętamy ten opis Biblijny, kiedy się uniósł i zniknął im z oczu, i usłyszeli głos anioła: że tak samo przyjdzie. Można oczywiście zatrzymać się nad tym, że będzie przychodził. Ale jakże ważne jest, aby wypełnić ten rozważany już poprzednio nakaz oczekujcie na to, co dam. Bo wam to zawierzam. Poprzez wasze życie i w czasie, który otrzymaliście. Chrońmy naszą wiarę, pielęgnujmy ją. Bądźmy tymi, którzy będą potrafili. Wpatrywać się w Niebo nie tylko oczyma, ale przede wszystkim widzieć, odczytywać i przeżywać Jego tajemnice w naszych duszach. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Paschę swoją świat odkupić raczył. Stacja trzynasta. Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na zesłanie Ducha Świętego. Uczniowie z Maryją, tajemnica Kościoła, trwającego na modlitwie, wrażliwego na to, co Boże, gotowego przyjąć to, co niewyobrażalne. I tak pełnego nadziei, że to, co Bóg ofiaruje, będzie rozwijał, bo to jest Jego życie, bo to jest Jego dzieło, bo to jest Jego moc, bo nie z Panem tego. Trwajmy na modlitwie. To jest również czas naszego oczekiwania. Na zesłanie ducha, na te kilka dni przed setną rocznicą narodzin Karola Wojtyły i z wielką wrażliwością przyjęcia znowu słów, które wypowiedział w 79 roku Jan Paweł II w Warszawie: Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Niech wstąpi. I niechodnowi w nas i przez nas. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Paschę swoją świat odkupić raczył. Stacja Z zmartwychstały stały Pan posyła uczniom obiecanego ducha. Stałość. Duch Święty, tchnienie Boga, źródło miłości, moc Jego życia. Jak to nazwać? Jak to określić? W jaki sposób to przeżywać? Jak pomóc innym, przyjąć, dojść, zanieść to innym? Nie bądźmy ludźmi, którzy. Żyją w iluzji, że sami to zaplanują. To jest Boży Duch. To jest Jego życie. Módlmy się o to, abyśmy potrafili w pełni przyjąć. Abyśmy potrafili jak najowocniej przeżywać. Boże, żyj we mnie. I pomóż mi zanieść Twoje życie innym. Kłaniamy się Tobie Chryste i błogosławimy ciebie, żeś przez paschę swoją świat odkupić raczył. Moi drodzy, dopełnia się nasza droga światła pierwsza w tym okresie paschalnym 2020 roku. Może dla wielu z was w ogóle pierwsza w historii tajemnicy Twojej wiary. Ale jakże cudna, jakże ważna, jakże potrzebna, aby ten czas wielkanocny trwał, abyśmy my, razem z uczniami, razem z Maryją, razem z tymi wszystkimi, których dotyczyły te okoliczności paschalne, wtedy, tam, w Jerozolimie, w Ziemi Świętej. Abyśmy potrafili przyjąć, przeżyć i odkryć z większą jeszcze mocą to, co jest tajemnicą Bożego życia. Prosimy Cię, Panie, o Twoją moc i umocnienie naszej wiary. Prosimy Cię, Maryjo, oręduj za nami, matko Kościoła chroni nas i prowadź. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.